Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Przechowywanie żywności. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Rozmaite działania mikroorganizmów powodują utratę przydatności do spożycia lub obniżenie wartości odżywczej żywności. Można wydłużyć okres przydatności żywności do spożycia, stosując różne metody utrwalania. Zapoznasz się z nimi podczas tego filmu. Metoda fizyczna charakteryzuje się obniżeniem i podwyższeniem temperatury. Wyróżniamy takie metody termiczne jak: pasteryzacja to ogrzewanie produktu do temperatury bliskiej 100 stopni Celsjusza przy jednoczesnym zachowaniu w dużej mierze walorów odżywczych. Sterylizacja termiczna to działanie wysoką temperaturą w bardzo krótkim czasie. Sterylizację termiczną przeprowadza się albo stosując suche, gorące powietrze 160 do 180 stopni Celsjusza przez 1 do 1,5 godziny, albo gorącą parę wodną w autoklawie w temperaturze 121 do 123 stopni Celsjusza przez 15 do 30 minut w nasyconej parze wodnej pod nadciśnieniem 1 atmosfery. Blanszowanie to rodzaj obróbki cieplnej żywności polegający na zanurzeniu jej na kilkadziesiąt sekund we wrzątku, a potem włożeniu do zimnej wody. W chłodnictwie żywności stosuje się temperatury od 10 stopni Celsjusza do zera. Mrożenie to metoda utrwalania, w której żywność jest oziębiona do temperatury minus 18 stopni Celsjusza i niżej. Suszenie, odwodnienie, liofilizacja to obniżenie zawartości wody w produkcie do kilku lub kilkunastu procent. Spośród metod chemicznego utrwalania żywności można wyróżnić utrwalanie za pomocą chemicznych środków konserwujących, kwasów organicznych, np. marynaty warzywne oraz kwasów nieorganicznych. Do metod fizykochemicznych należy peklowanie i wędzenie. Do metod biologicznych należy kiszenie, które wykorzystywane jest przy konserwowaniu warzyw i owoców. Bakterie kwasu mlekowego produkują na drodze fermentacji mlekowej kwas mlekowy, wykazujący działanie konserwujące. Najnowsze osiągnięcia techniki pozwalają na utrwalanie żywności za pomocą promieniowania. Promieniowanie jonizujące, radiacja, niszczy drobnoustroje i hamuje naturalne procesy biologiczne. Najczęściej w procesie napromieniania żywności wykorzystywane są promienie gamma, wysokoenergetyczne elektrony, a w niektórych przypadkach promieniowanie X. Promieniowanie nadfioletowe jest także wykorzystywane do powierzchniowego naświetlania stałych produktów spożywczych. Wystarcza ono do zniszczenia większości mikroflory mięsa i ryb, przypraw korzennych, a także przeciwdziała pleśnieniu serów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.